Kiedy słyszysz słowa słynny obraz, to co widzisz oczyma wyobraźni? Kiedy masz podać imię najwybitniejszego malarza, to jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? Leonardo da Vinci namalował Monę Lizę 500 lat temu i od tamtego czasu jest ona uznawana za arcydzieło. Wraz z ledwie kilkoma innymi obrazami zapewniła mu trwałe miejsce w historii. Mona Lisa jest jednym z najsłynniejszych portretów, jakie kiedykolwiek namalowano. Na wszystkich listach największych dzieł sztuki zajmuje czołowe pozycje. Co roku przed jej obliczem stają miliony turystów. Ale dlaczego? Dlaczego jest uznawana za arcydzieło? Dlaczego jest badana, studiowana, analizowana właściwie bez przerwy przez ostatnie 500 lat? Co sprawiło, że stała się tak słynnym obrazem? Przyjrzyjmy się Monie Lizie bliżej. Zanim zaczniemy zastanawiać się, kim była modelka, czy w ogóle była kobietą i czy miała problem z cholesterolem, zajmijmy się samym obrazem. Tak się składa, że przypadkiem mam tu przy sobie reprodukcję w skali 1:1 Mony Lizy. 77 cm wysokości i 53 cm szerokości. No więc to na pewno nie wielkość decyduje o tym, że to jest wielkie dzieło sztuki. Ale trzeba przyznać, że coś w nim musi być, skoro są przecież setki, tysiące portretów zupełnie anonimowych, gdzie nie wiemy ani kto jest namalowany, ani kto malował, którymi nikt się nie zajmuje, które nikogo nie obchodzą. A obok Mony Lizy nie można przejść obojętnie. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, co jest namalowane? To jest półpostaciowy portret w ujęciu 3/4. Półpostaciowy, czyli jest pół postaci, szczęśliwie to górne pół. W ujęciu 3/4 to znaczy nie na en face, na wprost i nie z profilu, tylko o tak. Mona Lisa siedzi na krześle, tu jest jego poręcz, o tą poręcz opiera swoje ręce, w lodzi, czyli w takim zadaszonym balkonie. Tu jest balustrada tego balkonu, na niej stoją dwie kolumienki, które dźwigają najprawdopodobniej właśnie jakiś daszek nad nią. Za Moną Lizą rozpościera się fantastyczny pejzaż. Ale ważniejsze niż to, co jest namalowane, wydaje się, że jest to, jak jest to namalowane. Zacznijmy od tego pejzażu. On jest absolutnie fantastyczny, jest całkowicie wymyślony. Są jakieś niespotykane formacje skalne, wysokie szczyty i gwałtowne urwiska. Są jeziora położone na różnych wysokościach, jest wyschnięte koryto rzeki tutaj i płynąca rzeka tutaj, przez którą przerzucono taki bardzo skomplikowany, wieloprzęsłowy most. Jednak ten nadnaturalny właściwie krajobraz wcale na pierwszy rzut oka nie wydaje się być jakiś dziwny. Dlaczego? Ponieważ Leonardo użył tutaj perspektywy powietrznej. Czyli każdy kolejny plan, te rzeczy, które są coraz dalej, malował tak, jakby faktycznie między nami a tymi rzeczami było coraz więcej powietrza, które lekko zaciera ich kontur i sprawia, że nie są tak nasycone barwami. To każdy mógł zobaczyć na przykład w czasie wędrówek w górach, że jeżeli stoimy na szczycie jednej góry, to te kolejne dążą do takiego jakiegoś błękitu, takiej sinej, niewyraźnej właśnie barwy. I dokładnie to w mistrzowski sposób zrobił tutaj Leonardo. I to udowadnia, że nie tylko był świetnym malarzem, ale także był świetnym obserwatorem, badaczem natury. Chciał nie tylko ją odwzorować, ale także najpierw chciał ją doskonale poznać. Chciał poznać istotę rzeczy, by móc ją świetnie pokazać na swoim dziele. No ale oczywiście od krajobrazu ważniejsza jest postać, modelka. Jak ona jest namalowana? No można powiedzieć genialnie. Wydaje się, że ta jej skóra, jej dłonie, pierś, twarz są namalowane tak doskonale, tak miękko i subtelnie, że jeśli byśmy dotknęli tego obrazu, to jego powierzchnia by się ugięła pod nami tak jak skóra modelki. Rzeczy wydają się być nie namalowane, ale faktycznie stworzone z ludzkiego ciała. I to zostało osiągnięte przez użycie metody sfumato, czegoś bardzo charakterystycznego dla Leonarda. Sfumato, czyli tak jakby ta postać była lekko zadymiona, tak jakby ten dym leciutko zasłaniał kontury, zasłaniał krawędzie pomiędzy na przykład wargami, albo zasłaniał krawędź, połączenie pomiędzy okiem a powieką. Jak udało się Leonardowi osiągnąć takie właśnie lekkie zamglenie? Przede wszystkim no Leonardo skąd wziął farby? Na pewno nie poszedł do sklepu papierniczego i nie poprosił zestawu 12 farb. Dlatego, że nie było wtedy takich sklepów, a farby w tubkach pojawiły się wiele lat po tym, kiedy ten obraz był już skończony. Artyści Na początku XVI wieku, czyli wtedy, kiedy Leonardo malował Monę Lizę, musieli sobie robić farby sami. Mogli kupować barwniki i pigmenty, ale zrobienie farby to już było zadanie dla ich pomocników w pracowni. To było żmudne zadanie, trudne, ale ono pozwalało na całkowitą kontrolę nad tym, z czego taka farba się składa. I Leonardo dokładnie z tego właśnie skorzystał. Mona Lisa namalowana jest niezliczoną ilością warstw, w których prawie w ogóle nie ma barwnika ani pigmentu, czyli w ogóle prawie nie ma koloru. One się składają właściwie wyłącznie z tego spoiwa, czyli z oleju, bo ona jest namalowana techniką olejną. Tymi kolejnymi drobniutkimi warstwami leciutko zacierał ten projekt, taki szkic, który gdzieś tam jest głęboko, głęboko w tym obrazie, tak, że te kontury stawały się takie lekko zadymione. I ponieważ każda kolejna warstwa tylko troszeczkę zmieniała to, jak obraz wygląda, to właśnie przejście pomiędzy cieniem, tutaj na przykład pod podbródkiem, a jasną powierzchnią na piersi, no są tak łagodne, tak właśnie jakby to światło, którym jest ona oświetlona, było jakieś przefiltrowane przez jakiś lekki dym, a my też patrzylibyśmy na nią przez jakąś taką lekką mgiełkę. A skoro mówimy już o farbach, no to kolor. Jakimi kolorami Leonardo namalował Monę Lizę? No na pewno nie takimi. Na obrazie, oprócz farb, znajduje się jeszcze warstwa zabezpieczająca, werniks. On świetnie spełnia swoje zadanie, zabezpiecza farbę, ale niestety ma jeden duży minus. Żółknie. I po wielu latach jest trochę tak, jakbyśmy na oryginalny obraz nałożyli żółtą szybę. Wszystko to, co było pierwotnie białe, staje się lekko żółtawe. To, co było niebieskie, staje się zielonkawe, a to, co było czerwone, staje się lekko pomarańczowe. Dzięki temu te stare obrazy, czy przez to, stare obrazy często wydają się mieć taki bardzo ciepły ton. Dokładnie tak jak Mona Lisa, która jest taka właśnie żółtawo ciepła. Ale raczej taka nie była. Myślę, że gdyby Leonardo zobaczył dzisiaj Monę Lizę w Louvre, to by się srodze zdziwił. Czy możemy jednak zobaczyć Monę Lizę tak, jak ona wyglądała, kiedy Leonardo ją ukończył? Tak. W 2011 roku w Muzeum Prado zainteresowano się kopią Mony Lizy, na którą wcześniej nikt nie zwracał uwagi. Postanowiono ją oczyścić, zdjąć z niej wszystkie przemalowania, tą warstwę werniksu i zobaczyć, co tam się kryje pod spodem. I co się okazało? To nie była po prostu kopia Mony Lizy. To była kopia Mony Lizy, która została zrobiona w tym samym czasie, co oryginał i najprawdopodobniej także w warsztacie mistrza przez jednego z uczniów Leonarda. Ona ma kolory nie ciepłe, a bardzo chłodne. I kolorystyka tego dzieła jest zupełnie inna. W tym odkryciu z Prado z 2011 roku moim zdaniem jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że nawet mimo tego, że ten obraz jest tak dobrze zbadany na wszystkie sposoby, że tyle osób się nim interesuje od 500 lat, to cały czas można zrobić na jego temat niesamowite odkrycia i rzucić na temat tak wielkiego dzieła cały czas nowe światło. Obraz jest tak doskonały, że trudno uwierzyć, aby mógł być po prostu czyimś portretem. Za tym enigmatycznym uśmiechem po prostu musi się kryć jakaś tajemnica. I być może dlatego ciągle pojawiają się hipotezy, teorie i spekulacje dotyczące tego obrazu. Niektóre z nich całkowicie niedorzeczne i wchodzące gdzieś głęboko w krainę absurdu, ale inne wcale wydają się nie być pozbawione sensu. Bo na przykład główne pytanie, kto to jest? Mona Lisa, czyli Madonna Lisa, Pani Lisa. To pochodzi od imienia Lizy del Giocondo z domu Gherardini, żony florenckiego handlarza jedwabiem. Dlaczego uważamy, że to jest Liza del Giocondo? Bo w 1550 roku Giorgio Vasari, taki pionier historii sztuki, wydał książkę z żywotem Leonarda, czyli z jego życiorysem. I co on tam napisał? Przecież tą książkę tu miałem, jest. Właściwie raptem parę słów. Dla Franciszka del Giocondo Leonardo namalował portret Pani Lizy, jego żony. Zaraz po tych paru zdaniach następuje długi i bardzo taki dokładny opis tego dzieła. On właśnie mówi, że jest takie doskonałe to dzieło, że wydaje się, że modelka żyje na tym obrazie, że widać tutaj, jak pulsują jej żyły. Problem niestety jest taki, że Vasari tego obrazu nigdy nie widział. Co więcej, on pisze to 31 lat po śmierci Leonarda. Być może Vasari znał Lizę del Giocondo, ale nie wiemy tak naprawdę, czy to jest jej portret. Z tyłu tego obrazu przecież nie ma jej zdjęcia paszportowego i numeru PESEL, żeby nie było wątpliwości. Z tyłu obrazu właściwie nie ma nic ciekawego, to po prostu topolowa deska. Dlatego pojawiały się od samego początku spekulacje, kto tak naprawdę jest tam namalowany, jeśli nie Liza del Giocondo. No i niektóre propozycje były zupełnie fantastyczne, na przykład, że to jest w istocie autoportret Leonarda. No jeżeli porównamy Monę Lizę z Leonardem, no to moim zdaniem są bardzo istotne różnice i to są po prostu na pewno dwie inne osoby, ale to mówią, to na pewno nie jest kobieta, to jest mężczyzna, a zatem to jest kochanek Leonarda, Salai, jeden z jego uczniów. Być może wiemy, jak wyglądał Salai z innych rysunków, o których wierzy się, że one przedstawiają właśnie Salaja i też no, na przykład zupełnie inny kształt nosa ma na tych innych rysunkach i na obrazie, który być może jest jego portretem Salaj, więc raczej to też nie jest Salaj, który przebrany jest za kobietę, żeby było fikuśniej, więc może jeśli nie ktoś z Leonardo albo ktoś z jego otoczenia, to Izabela d'Este. Bardzo wpływowa kobieta tych czasów, która wielokrotnie od Leonarda domagała się, aby namalował dla niej cokolwiek. Mniej więcej właśnie w tym czasie, kiedy wierzymy, że powstawała Mona Lisa. I to jest hipoteza, za którą mogą przemawiać pewne argumenty, ponieważ jest zachowany rysunek Leonarda, który przedstawia no najprawdopodobniej właśnie Izabelę d'Este, gdzie jest ona bardzo podobnie ubrana do tego, jak na tym obrazie ubrana jest modelka. Ale właściwie cała ta spekulacja, która trwała setki lat, skończyła się bardzo niedawno, kiedy przeglądając wydaną w 1477 roku książkę, bibliotekarz w Uniwersytecie w Heidelbergu znalazł dopisek wykonany tam na samym początku wieku XVI przez jej właściciela, Agostino Vespucci, który pisze, jak Apelles, tak samo pan Leonardo Vinci namalował panią Lizę del Giocondo. I w ten sposób znowuż po 500 latach udało się znaleźć dokument potwierdzający to, że faktycznie Leonardo wykonywał portret Lizy del Giocondo, więc najprawdopodobniej to jest właśnie ten portret. Inne spekulacje dotyczą nie tego, kto jest namalowany, ale tego, jak to jest namalowane. Jakie triki i optyczne iluzje zostały użyte, oprócz perspektywy powietrznej i sfumato. No więc są ludzie, którzy udowadniają, że to jest namalowane z dwóch punktów widzenia, że Leonardo wiedział, że nasz mózg tworzy obraz zawsze z dwóch punktów widzenia, bo w końcu mamy dwoje oczu i na każdą rzecz patrzymy pod dwoma różnymi kątami. I rzekomo prawa strona Mony Lizy jest namalowana tak, jakbyśmy na nią patrzyli lewym okiem, a lewa strona jest namalowana tak, jakbyśmy na nią patrzyli prawym okiem. Ten szef przebiega gdzieś tutaj w linii nosa. Dlatego być może wydaje się, że twarz Mony Lizy jest troszeczkę bardziej płaska niż na innych obrazach, a właśnie dlatego, że Leonardo namalował ją jednocześnie z dwóch punktów widzenia. Bardzo blisko siebie, ale jednak pod różnymi kątami. To sprawiałoby, że Leonardo właściwie byłby prekursorem kubizmu i przesuwałoby jego ideę z XVI wieku wręcz w wiek XX. Inni szukają pewnej iluzji optycznej w horyzoncie. Udowadniają, że to, że ten uśmiech Mony Lizy jest tak niezwykły, nie wynika wcale z tego, jak jest namalowany uśmiech, ale z tego, jak jest namalowane tło. Bo zobaczmy, co się dzieje tutaj i co się dzieje tutaj. Tutaj wydaje się, że horyzont jest na tej wysokości, a tutaj, że jest zdecydowanie niżej. No jest to rzecz, która w naturze nie występuje. Dla naszego mózgu horyzont jest zawsze jakąś jedną linią gdzieś daleko. A zatem, ponieważ trafiamy tutaj na dwa horyzonty, jeden wyżej, drugi niżej, to nasz mózg stara się je wyrównać, przez co cała ta partia obrazu w naszej głowie się lekko wykrzywia. I za każdym razem, kiedy patrzymy na ten obraz, to ten uśmiech wydaje się być trochę inny właśnie dlatego, że nasz mózg stara się pogodzić z tym faktem, że horyzonty są na dwóch różnych wysokościach po dwóch stronach głowy modelki. Ale są też bardziej fikuśne teorie, prawie że spiskowe. Niektórzy udowadniają, że jeżeli odpowiednią ilość razy odbijemy na prawo, na lewo, do góry, do dołu i zmienimy kolory obrazu, to w istocie to nie jest człowiek, ale kosmita. I to jest koronny dowód na to, że Leonardo też nie był człowiekiem, ale reptilianinem. Oczywiście są też tacy, którzy udowadniają, że to nie jest oryginał. Że oryginał jest w istocie zupełnie gdzieś indziej, a to jest tylko kopia. Owszem stara, owszem XVI-wieczna, ale oryginał ktoś inny ma. Zwykle ci, którzy mówią, że to jest właśnie kopia, a oni rzekomo mają ten oryginał. I niektóre z tych propozycji mają pewne uzasadnienie, bo na przykład są kopie Mony Lizy, na których są te kolumny. Tutaj są tylko bazy, a są takie obrazy, na których te kolumny są w całości. I niektórzy mówią, że tamte były pierwsze, a to jest pewna kopia, która została namalowana bez tych kolumn. Uważa się, niektórzy uważali przez wiele, wiele lat, że ten obraz został przycięty, że pierwotnie te kolumny tu były, ale przycięto je i dlatego są tylko ich takie fragmenty baz. To zostało ostatnio udowodnione, że tak nie było. Obraz zawsze miał taki kształt, takie proporcje, ponieważ sam brzeg deski, na której jest namalowany, nie jest pokryty farbą. Gdyby go przecinano, no to przecięto by wszystko, prawda? Wszystkie warstwy. A jest tak, że sam brzeżek jest pozbawiony farby i obraz jest namalowany w środku takiej lekkiej jakby ramki. No właśnie tam być może ta rama miała przyjść. Więc skąd te kolumny? I one się pojawiają na najwcześniejszych powtórzeniach tego obrazu, nawet na obrazach z pierwszego dziesięciolecia XVI wieku. Są dwie hipotezy, skąd mogło się brać kolumny na wczesnych kopiach Mony Lizy. Pierwsza hipoteza jest taka, że one, te wczesne kopie czy wczesne zapożyczenia z tej kompozycji wcale nie są zapożyczone z tego obrazu, tylko z projektu, jaki Leonardo zrobił i w nim rzekomo miały być te kolumny, a w finalnej kompozycji po prostu z nich zrezygnował. Jest też druga hipoteza, która mówi o tym, że integralną częścią tego obrazu mogłaby być też rama. I że na tej ramie miałyby się pojawić już ta reszta tego obrazu, reszta tych kolumn. To nie byłoby wcale takie dziwne, ponieważ zdarzało się właśnie na przełomie XV i XVI wieku, że także ramy do obrazów były ozdabiane czy wykonywane przez tych artystów, którzy zajmowali się kompozycją w środku, że te ramy były integralną częścią obrazu. I na koniec najtrudniejsze wyzwanie. Interpretacja. Bo znowu trudno uwierzyć, że to jest tylko portrecik. Skoro Leonardo włożył tyle pracy w to, żeby te wszystkie drobne rzeczy tutaj wymalować, skoro poświęcił tyle lat pracy na ten obraz, na ten kawałek deski, to nie może nie mieć jakiegoś znaczenia, nie może czegoś nie mówić. I od dawna ludzie starali się ten obraz interpretować. Na przykład w XIX wieku niektórzy uważali, że to jest femme fatale, że tym uśmiechem ona chce zwabiać mężczyzn po to, aby ich potem zgubić. Zygmunt Freud widział w tym uśmiechu cień uśmiechu matki Leonarda i rzekomo, według niego, Leonardo nigdy nie rozstał się z Moną Lizą, nie przekazał jej zamawiającym, czyli rodzinie Giocondów, właśnie dlatego, że stała się ta postać dla niego uosobieniem dawno zmarłej matki. No cóż, te interpretacje dzisiaj mają raczej taki walor historyczny i mogą budzić uśmiech, taki. Ale cały czas wydaje się, że można ten obraz jakoś interpretować, że możemy starać się zrozumieć, co chciał tym obrazem Leonardo powiedzieć. No bo dlaczego Mona Lisa jest namalowana tak miękko, tak pięknie i tak subtelnie? Dlaczego ten modelunek jest tak delikatny? W XVI wieku, pod koniec XV wieku uważano, że zewnętrzne piękno jest połączone z pięknem wewnętrznym. Być może sam Leonardo tak uważał, ponieważ na innym portrecie, który namalował, z drugiej strony portretu Ginevry de Benci, jest to w ogóle napisane. Virtutem forma decorat, czyli cnotą kształt jest ozdobiony. Być może ten ułożenie rąk ma zdradzać, pokazywać właśnie cnotliwość Mony Lizy. Już to bardzo miękkie wymodelowanie, to takie bardzo subtelne piękno ma zdradzać właśnie to, że ona w środku jest także piękna i cnotliwa. Jest też interpretacja taka dotycząca tego, jak ona jest oświetlona i jak wygląda ten krajobraz. Czy tak mogła wyglądać osoba siedząca w lodży, czyli pod dachem, na tle krajobrazu? Czym jest ona oświetlona? To nie mogło tak wyglądać. To po prostu nie może tak być, że ona jest jaśniejsza, mimo że siedzi pod dachem, a rzeczy, które są oświetlone bezpośrednio światłem słonecznym, są ciemniejsze. A zatem Leonardo nagina rzeczywistość do swoich potrzeb. Więc być może to wcale nie jest jakiś konkretny portret jakiejś konkretnej osoby, ale coś więcej. To ma być przekazanie idei tego, że cały świat ma służyć, że jakby on zaprzęga cały świat do tego, żeby stworzyć idealne dzieło sztuki. Używa rzeczywistości po to, żeby wyjść, żeby osiągnąć coś ponad rzeczywistego, coś lepszego niż to, co może stworzyć natura. Ale być może prawdziwa tajemnica tego uśmiechu i prawdziwe piękno tego dzieła polega właśnie na tym, że dla każdej osoby, do której Mona Lisa się uśmiecha, ten obraz i ten uśmiech może znaczyć coś innego. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć film o innym renesansowym arcydziele, freskach w Kaplicy Sykstyńskiej Michała Anioła i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Koniecznie wejdź też na mój blog www.goodideaarchi, gdzie jest więcej o Monie Lizie. Do zobaczenia.